No generalnie, tak jak widać, jest bardzo fajnie. Dogadujemy się zajebiście. Jest powyżej jakichkolwiek oczekiwań. Po prostu jest tak, jakbyśmy grali ze sobą od dłuższego czasu. Ja myślę, że to, co tutaj powstało, to jest niezły monster. Myślę, że nie, ale trzeba sobie ułożyć jakiś plan, żeby nie było zbyt wielkiego chaosu. Ogólnie chyba dla każdego z nas jest to nowość. Jednocześnie jest to dla każdego z nas przygoda, jednocześnie jest to dla każdego z nas również okazja, żeby zrobić coś nowego i nawet w pewnym sensie się rozwinąć w jakąś kolejną nową stronę. It's a strange, you know, new dimension of being in a band with other 9 people playing. So it will be funny to interpret the song and play the basic lines and also have space for delays and other effects. So it will be very interesting as a new thing for me. Razem z Mateusz tak odpowiadamy za linie basowe w tym projekcie i wiesz, chcemy do tego tak podejść na świeżo, żeby to też było interesujące, to co się dzieje w tych dolnych rejestrach. No nie ukrywajmy, dużo się dzieje w samej muzyce, same 4 gitary już dają bardzo dużo przestrzeni, zresztą muzyka ta jest strony Biura jest bardzo przestrzenna. W tym momencie moje partie muszą być bardzo wyważone, żeby nie przesadzić, ale myślę, że jakoś sobie damy radę. Pierwszy raz gram na 2 zestawy demów razem z kolegą i niezłe doświadczenie. Jest ciekawie, ale mi się wydaje, że chyba trochę jednak podobnie gramy i mamy jednak pewną jakąś ułatwioną drogę. Dla mnie jest bardzo ciekawie. Fajnie, wszystko pełnie brzmi. No, to, że powiedzmy trochę inne style gramy, to chyba nawet lepiej, bo się jakoś w jakiś sposób uzupełniamy dzięki temu. Więc tak, że będziemy kopiować swoje partie, no, tylko każdy wniesie coś od siebie.